Jest środa, 23 dzień czerwca, dzisiaj Dzień Ojca i dzisiaj mecz o wszystko. Ale dzisiaj też dzieje się polityka i ważne wydarzenia na scenie politycznej. I o tych wydarzeniach będę rozmawiała z moim gościem, a jest nim wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas, Republikanie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam serdecznie państwa. Wszyscy dzisiaj kibicujemy naszej biało-czerwonej drużynie. Mam nadzieję, że będziemy pełni radości po tym meczu, że po tym dosyć dramatycznym początku. No, niestety nasze reprezentacje zdążyły nas do tego przyzwyczaić, że zaczynamy dosyć trudno, ale skończymy dobrze. Ja słuchałem dzisiaj wypowiedzi Grzegorza Lato, naszego wspaniałego snajpera, jednego z orłów górskiego, króla strzelców mundialu 74. On powiedział 1-0 i ja nie mam nic przeciwko, żeby ten jego typ się spełnił, choć liczę na więcej bramek, bo przecież mamy w swoim składzie najlepszego piłkarza na świecie, więc musimy strzelić tych bramek troszkę więcej. Ja się z panem ministrem zgadzam, że piłkarza mamy najlepszego na świecie, chociaż właśnie z naszego portalu Telewizji Republika dowiedziałam się, że w Polsce Robertów Lewandowskich jest 670, no ale taki Robert Lewandowski jest tylko jeden niewątpliwie, więc rozumiem, że pan zakłada wynik 1-0 dla Polski. Ja marzę o troszkę wyższym wyniku, ale nie wypada mi polemizować z Grzegorzem Lato. Jest w tej dziedzinie absolutnym fachowcem i myślę, że jest bliskim tego wyniku, który rzeczywiście na boisku padnie. No, 1-0, jak wiemy, też daje nam awans, więc nie mam nic przeciwko takiemu wynikowi, ale mierzymy wyżej. Zawsze my Polacy jesteśmy ambitni, jesteśmy tacy kreatywni, mamy ambicje i chcemy te ambicje realizować w wielu dziedzinach. No i mamy też chyba bardzo dobrych kibiców, panie ministrze. To trzeba przyznać, że polscy kibice to naprawdę odznaczają się też dużym temperamentem. No tak, widzę dzisiaj pani redaktor w pięknych biało-czerwonych barwach. To po prostu wzmacnia drużynę z całą pewnością. Ten doping zewsząd, z każdego miejsca w naszym kraju pomoże, uskrzydli tą naszą ekipę. Miejmy taką nadzieję. Ale pan minister powiedział taką ważną rzecz też na początku, że polska reprezentacja zaczęła źle, ale miejmy nadzieję, że wszystko dobrze się po prostu skończy. No i ja szukam teraz takiego... W zasadzie to tak adekwatnie jak często z polską polityką, jak z polskimi projektami, jak z polskimi partiami, że czasami tak jest, że wszyscy zaczynają źle albo coś się nie powiedzie, ale mamy nadzieję, że te trudne tematy ostatecznie będą dobrze się kończyć. A do czego piję? A piję właśnie do tego, że to właśnie dzisiaj mają być kontynuowane rozmowy, negocjacje polsko-czeskie. No i panie ministrze, wczoraj te rozmowy zakończono. Dzisiaj się do nich wraca. Polski rząd rozmawia z Czechami na temat kopalni węgla Turów. No i teraz pytanie do pana, co dalej? Jak te rozmowy w ogóle, jak one przebiegały wczoraj, w jakiej atmosferze? No i jaki scenariusz na dzisiaj, ale też na te kolejne miesiące, bo cały czas ci, którzy są zatrudnieni w tej kopalni, obawiają się na przykład o utratę pracy. Pani redaktor, szanowni państwo, atmosfera tych rozmów jest dobra. Między sąsiadami musimy się porozumieć. Jesteśmy skazani na to sąsiedztwo. Poza tym nasza współpraca dotychczasowa w Grupie Wyszehradzkiej była, jest i będzie dobra, więc naprawdę szkoda, żebyśmy się poróżnili o tą sprawę. Sprawę dla nas niezwykle ważną, to trzeba podkreślić. Turów w polskim systemie energetycznym pełni taką bardzo ważną rolę stabilizacyjną. Dwie kopalnie i elektrownie na węgiel brunatny, które posiadamy, właśnie Turów i Bełchatów, to jest dzisiaj taka podstawa, takie serce naszego systemu
elektroenergetycznego, ono w przyszłości będzie zastąpione przez inne, bardziej stabilne, jeszcze bardziej stabilne źródła, myślę tu o energetyce jądrowej, ale póki co to jest podstawa naszego bezpieczeństwa i ja naprawdę nie mogłem zrozumieć sędziów Trybunału, którzy podjęli tak arbitralną, tak niesprawiedliwą, tak oderwaną od rzeczywistości decyzję. Bo no dobrze, ale panie ministrze, do decyzji sędziów za chwilę jeszcze przejdziemy, natomiast ja zacytuję ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę, który jednak mówi wczoraj, że to były trudne dyskusje, będziemy je kontynuować. Uzgodniliśmy ze stroną czeską, że wracamy do stołu jutro rano. Dyskusje są trudne, ponieważ poruszamy bardzo dużo kwestii. Jakich kwestii konkretnie? Proszę Państwa, ja bardzo szczegółowo zapoznałem się z całością sprawy i naprawdę w takim obiektywizmie chcę powiedzieć Państwu, że zrobiliśmy po naszej stronie, nie chcę powiedzieć wszystko, ale bardzo wiele, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych sąsiadów, wyjść naprzeciw czeskim oczekiwaniom. Myśmy wykonali tam tysiące odwiertów, wykonaliśmy masę analiz, przeprowadziliśmy konsultacje tak szerokie, jakich jeszcze nie było przy tego typu projektach gospodarczych. Konsultacje, które poprzedzały uzgodnienia środowiskowe i całą procedurę środowiskową przed wydaniem koncesji. Dodatkowo strona polska, myślę o spółce Polska Grupa Energetyczna, zaproponowała, że zainstalujemy taki unikalny, głęboko w głąb ziemi sięgający ekran za kwotę ponad 17 milionów złotych i ten ekran ma ostatecznie chronić przed przepływem wody ze strony czeskiej na naszą stronę. Przed tym, czego się obawia najbardziej strona czeska, więc zrobiliśmy naprawdę w tym projekcie bardzo, bardzo Ale wiele. Czy to zadowala właśnie stronę czeską? Czy to, co zostało zrobione, czy to jest argument, dzięki któremu Czechy powiedzą tak, już teraz jest okej? No mam taką nadzieję, my jesteśmy gotowi zrobić jeszcze więcej i zadeklarowaliśmy jeszcze dodatkowe działania, także bezpośrednio już na czeskim terytorium będziemy to czynić wspólnie z naszymi partnerami z Czech. Wierzę, że te propozycje, które są już bardzo daleko idące, że one doprowadzą do przełomu w tych rozmowach i że będzie można zawrzeć to porozumienie, wycofać tą skargę, no i wtedy odetchniemy z ulgą, bo proszę Państwa, bez kopalni Turów, bez elektrowni Turów póki co nie jesteśmy w stanie jako państwo polskie bezpiecznie funkcjonować. Bezpieczeństwo energetyczne jest elementem bezpieczeństwa kraju w ogóle. O tym pamiętajmy. Brak tego bezpieczeństwa może zdestabilizować sytuację w kraju. To, panie ministrze, tak podsumowując, ile procent ogólnie też kopalnia Turów dostarcza nam, jeśli chodzi o źródła energii? To jest kilka procent, to są 2 gigawaty, ale tu nie chodzi wyłącznie o samą moc elektrowni, ale także a przede wszystkim o tą stabilność tego źródła zasilania. Jak powiedziałem, wraz z elektrownią w Bełchatowie to takie serce naszego systemu. Kilka tygodni temu mieliśmy do czynienia z awarią w elektrowni Bełchatów. 10 bloków energetycznych zostało wyłączonych przez błąd ludzki. Wyjaśnialiśmy to wczoraj na komisji sejmowej. Proszę Państwa, gdyby nie Turów, mielibyśmy do czynienia z wyłączeniem prądów właściwie w całym kraju. Mielibyśmy stopnie zasilania bardzo wysokie, takie, które pamiętamy z okresu PRL-u. Nasi energetycy zrobili wszystko, żeby tak się nie stało. Panie ministrze, ja odniosę się jeszcze do słów opozycji, bo opozycja mówi, że problem ten istniał już od dawien dawna
i że dopiero kiedy no, wydarzyła się sytuacja, jaka się wydarzyła z TSUE, dopiero polski rząd reaguje. Czy te rozmowy dzisiaj się zakończą, czy dzisiaj będzie wypracowane porozumienie? Pani redaktor, szczęśliwie wczoraj na komisji obserwowałem z taką dumą, rzadko to się zdarza w polskim parlamencie, ale obserwowałem z dumą, jak posłowie opozycji także mówili, życzymy wszystkiego dobrego naszym negocjatorom, chcemy, żeby to porozumienie zostało jak najszybciej zawarte i to jest taka postawa godna pochwały. To jest nasz wspólny polski interes i na tego typu kwestiach nie wolno robić polityki. A to zaburzy relacje polsko-czeskie, czy już zaburzyło? Ja wierzę, że nie. Jak to bywa czasem między sąsiadami, nawet w rodzinach zdarzają się jakieś drobne animozje, jakieś różnice zdań, ale ważne, żeby otwarcie w taki przyjazny sposób te różnice wyjaśnić, żeby osiągnąć porozumienie, no i puścić w niepamięć to, co było złego między nami. Jak powiedziałem, jesteśmy skazani na współpracę, na działanie wspólne w ramach Unii Europejskiej, w ramach Grupy Wyszehradzkiej i zwykłego sąsiedztwa. Tych korzyści, które oba kraje mogą odnieść ze współpracy, jest tak dużo, że wszyscy powinniśmy o tym pamiętać. Także strona czeska. Nie warto czasem wygrać jednego sporu tak bardzo w taki druzgocący sposób, bo później można przegrać dużo większe sprawy. I tu postawmy kropkę w tym temacie. Panie ministrze, kolejna ważna sprawa. Partia Republikanie Adama Bielana to jest nowy byt polityczny. No nie do końca nowy, ale w ten weekend było jakby takie nowe otwarcie. Pan jest w tym ugrupowaniu. Czy Republikanie, no właśnie, jaka przyszłość w ogóle Zjednoczonej Prawicy? Jaka przyszłość koalicjantów? Czy wy wszyscy tam w końcu ze sobą zaczniecie współpracować i się pogodzicie? Widzi pan taki scenariusz, że w koalicji jest Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Porozumienie, z którego pan zresztą wyszedł, ale też i Paweł Kukiz, a także Republikanie. No, mieszanka bardzo ciekawa. Pani redaktor, ja w polityce zawsze wierzyłem w takie końcowe porozumienie, końcową zgodę i na tym opieram swoją działalność. Bardzo często podkreślaliśmy podczas zjazdu republikańskiego, że no, wielką wartością Zjednoczonej Prawicy jest ten kurs na modernizację Polski. To jest najbardziej udany projekt polityczny odkąd pamiętamy, projekt polityczny prawicy, który buduje pozycję Polski, który wzmacnia podmiotowość naszego kraju na arenie międzynarodowej. Nie ma innej formacji, która nawet w planach miałaby tego typu działanie. Więc ja osobiście jestem przekonany o tym, że warto o taki projekt zabiegać. Warto zrobić wszystko, żeby tą jedność utrzymać. Jesteśmy gotowi do współpracy pomimo różnic zdań, pomimo nawet tego, co miało miejsce w przeszłości. Ale będzie ta współpraca na przykład z Jarosławem Gowinem? Pan będzie w stanie z nim współpracować w koalicji? Panie redaktor, oczywiście tak. Ja kilkakrotnie już od tego rozłamu, tak można powiedzieć, kontaktowałem się z panem premierem i słyszałem po drugiej stronie słuchawki, tak, dla Polski będziemy współpracować. I to jest bardzo godna postawa. Dla Polski trzeba pokonywać nawet najbardziej głębokie animozje, różnice zdań. A nie ma pan poczucia, że w momencie, kiedy na prawicy się kłócicie, to właśnie opozycja zyskuje, no nie widać tego w sondażach, ale oni zbierają wtedy siły, patrzą się na was, zbierają siły i być może za chwilę jeszcze dołączy do opozycji Donald Tusk. Tak, właśnie o tym trzeba pamiętać, że na takich sporach zyskują przeciwnicy polityczni,
a jak powiedziałem, ci przeciwnicy nie mają realnej propozycji dla Polski. Z całą pewnością nie mają takiej propozycji wzmacniania dzisiaj suwerenności Rzeczypospolitej, pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej, modernizacji Polski. Rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego przygotował Krajowy Plan Odbudowy. Polski Ład jest taką propozycją, no... A propos Polskiego Ładu, wczoraj na Nowogrodzkiej odbyło się spotkanie, tam rozmawiano też o tej konwencji, która ma się odbyć, ale ostatnie pytanie do pana. Pan jest ministrem, ważna funkcja publiczna, okazuje się też, jak informuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, włamania, ataki hakerskie na polityków i nie tylko polityków, na ważne osoby pełniące funkcje publiczne. No, panie ministrze, sytuacja jest bardzo niebezpieczna, ale czy polski rząd wie, jak z niej wybrnąć? Pani redaktor, ja osobiście nie doświadczyłem takich ataków, całe szczęście, ale były one szeroko zakrojone i to musi nas bardzo niepokoić. Odpowiednie służby działają w tym zakresie i wierzę, że poradzą sobie ostatecznie z tym problemem. No, powinniśmy wzmocnić niektóre z elementów naszej takiej cyfrowej architektury, tak to nazwijmy, tak żeby to bezpieczeństwo no, znacząco wzrosło. Musimy także patrzeć na swoje działania i wyeliminować tą zdarzającą się czasem niefrasobliwość. To ważne, bo kwestie państwa polskiego są dla nas wszystkich najważniejsze, fundamentalne. Oczywiście, że tak, no ale panie ministrze, no sprawa jest na tyle poważna, że politycy sami mówią, że to polski rząd powinien o to zadbać. Czy polski rząd nawali w tej kwestii, czy nie? Panie redaktor, nie można służby, mówić polskie o tym, służby. Że ktoś ponosi tutaj winę. No wiemy, że tego typu ataki mają taką formę bardzo szeroko zakrojoną. Miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, miały miejsce także w Niemczech. Tam mogło dojść nawet do zdeformowania wyniku wyborczego, więc naprawdę są poważne niezwykle kwestie i te bardzo bogate państwa także nie ustrzegły się przed tego typu działaniami. To oczywiście nas nie tłumaczy, ale chcę powiedzieć, że to jest pewien nowy wymiar świata, z którym się zderzamy, w którym wszyscy jesteśmy no, w pewien sposób nowymi uczestnikami. I tu bądźmy ostrożni, postawmy kropkę. Bardzo dziękuję panu za dzisiejsze spotkanie. No właśnie, to też jest uwaga dla młodego pokolenia, aby być ostrożnym w tym cyberświecie. Zbigniew Grydlas... Jak najbardziej. Trzymamy kciuki dzisiaj za polską drużynę. Dzisiaj dzień przede wszystkim meczu naszej reprezentacji. Serdecznie państwa pozdrawiam. Trzymamy biało-czerwono. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Zbigniew Grydlas, wiceminister aktywów państwowych, był państwa i moim gościem, a już za chwilę na antenie Telewizji Republika potrójne espresso. Do zobaczenia.